jest ostatnie wejście live podczas 22 otwartych mistrzostw Warszawy w pływaniu Masters. Jesteśmy podcastowo w pełnym komplecie z gościem Dariem i Dario po raz pierwszy startował w tych zawodach i uwaga, wygrał. Dario, bardzo proszę, jak to się stało? Sprostuję na początek. Zająłem drugie miejsce w swojej kategorii, ale ponieważ są to pierwsze zawody, w jakich startuję od 30 bez mała 5 lat, to uważam, że to całkiem niezły wynik. Bardzo się cieszę, że Andrzej nie startował w mojej konkurencji, ponieważ nie zająłbym wtedy drugiego miejsca, a co najmniej trzecie. Chyba że Andrzej zająłby dwa pierwsze, bo to też mogłoby się wydarzyć, gdyby się dobrze rozpędził. No bo jestem organizatorem, to jestem w stanie wszystko sobie załatwić dokładnie na tych zawodach. Nie tak. Ale fantastyczna impreza i dziękuję Andrzejowi za zorganizowanie. To ja wam dziękuję, jak będziemy teraz sobie tutaj dziękować, ale to ja wam właśnie dziękuję uczestnikom, ale słuchaj, to przecież nie o pływaniu, Dario, ty o tenisie, o padlu powinieneś coś powiedzieć, powiedz co tam w świecie padla. Nie, słuchajcie, dzisiaj jest sobota i mimo tego, że weekend i powinniśmy już być na grubej imprezie, bo to jest moja metoda treningowa, ja stosuję metodę no training, w listopadzie byłem raz na treningu, w październiku bodajże 2 albo 3. Patryk powiedział, mój trener, że jak coś wygram, to przestanę przychodzić, obiecuję, że nie przestanę, ale no naprawdę, słuchajcie, zgromadziło się tutaj kilkaset osób plus widzowie, to podejrzewam, że pękł 1000 spokojnie. Fantastyczni goście, zobaczyć Pawła Korzeniowskiego, jak zagotował wodę tutaj w basenie, no to jest po prostu unikatowa sytuacja i unikatowa szansa. Zobaczyć 82-letnią Elę Janik. Przed chwilą, która ciśnie 200 grzbietem, na co ja się nie odważyłem dzisiaj. Więc szacun dla pani Eli. Przyjechała tu rowerem. Szacun dla wszystkich uczestników. Słyszeliście, że Elę Janik, 82 lata, 2000 km na rowerze w tym roku zrobiony. Wszystko przed nami. No, rozmawialiśmy z Hubertem. Hubert policzył szybko, że pani Ela jest starsza jakieś 50 lat od niego, że wszystko co najlepsze jeszcze przed nią. Ale ona mówi, że krótko trenuje, bo dopiero od 30 lat. Najlepsze przed nią. Nie, ale Dario, ale nie wiem, czy ty wiesz, że masz poważne wydatki już po dzisiejszym podcaście, bo tak? Nie wiem, czy pamiętasz, że obiecałeś swojej partnerce, że jak baner się utrzyma po przyczepieniu nitką, to kupujesz jej każdą bransoletę. Słyszałem. Tak, żyłka fantastycznie się spisała przy przeprowadzeniu baneru, ale telewizja jest najważniejsza, w związku z tym musieliśmy baner mistrzostw obniżyć, nie? To się udało na szczęście. Słuchajcie, ja wykorzystam jeszcze okazję, dobrze? Mogę? Ja, oczywiście. Ponieważ... No, pokażemy to. Czy będzie to widać? Tak, widać. Słuchajcie, naprawdę, to się dzieje jednocześnie i to jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze niż te wszystkie medale, dyplomy. O, Andrzej bardzo dobrze pokazuje. Kochani, to jest prosta czynność. Ania, która siedzi tutaj z nami, zrobiła to w 3 minuty w międzyczasie w trakcie zawodów. Ja się zarejestrowałem, nie wiem, jakieś 7 lat temu. Rejestrujcie się w DKMS-ie. Jeśli nie naszemu fantastycznemu koledze, to komuś coś, czego macie pod dostatkiem, może się po prostu bardzo przydać, po to, żeby przedłużyć mu życie i żeby za 30 lat w kolejnych mistrzostwach Warsaw Masters Team, organizowanych przez Warsaw Masters Team, wystartował. Fajna akcja, naprawdę. Powierzymy, że Andrzej Dziedzic, nasz pływak i nasz trener z klubu Warsaw Masters Team, w przyszłym roku już nie jako wolontariusz, który poszukuje dla siebie dawcy, ale już jako zawodnik i trener będzie uczestniczył w naszych zawodach. Tak jest, trzymamy za to mocno kciuki. Być może na widowni jutro znajdzie się ktoś, kto właśnie jest idealnym partnerem i takim bratem krwi dla tego fantastycznego chłopaka. Nie przegapcie tej okazji. Dario, ja czasami martwię się nie brakiem wyników u moich zawodników, tylko właśnie tymi sukcesami. Dzisiaj powiedziałeś, że drugie miejsce dla ciebie jest jak zwycięstwo. I jeszcze a powiedziałeś jednocześnie, że byłeś tylko raz na treningu w listopadzie. Tak, Andrzej, to jest tak. Tak, ale wiesz, to tak naprawdę to jest deprawujące dla zawodnika. No, nie trenuje i wygrywa. Tak? Ale on w młodości tyle pływał, co mało kto. No tak, ale Dario, nie chciałbym, żebyś uwierzył w to, że masz taki wielki talent. Nie. I bez pracy, Boże, rozumiesz, właśnie, możesz wygrywać. To mnie bardzo dopingowało i żeby mam nadzieję, Ani. Mam nadzieję. Aż żałuję, że nie mogłem się zapisać do większej ilości konkurencji, ponieważ regulamin zawodów na to nie pozwala. Ale zazdrościłem kolegom, którzy cisnęli tutaj na 200
żabą czy na 200 grzbietem, czy startowali w sztafetach. Moja grupa rentierska niestety się nie zdopingowała. Jeżeli ci bardzo zależy na tych dłuższych dystansach, to jutro cię mogę przepisać z 50 żabą na 200 delfinem. Będziesz, ja popłynę sobie jednak kontrolnie jutro, 50 delfin, 50 crawl i na podstawie tych wyników będę miał motywację do tego, żeby przepracować solidnie kolejny rok. Dobrze, bo na 200 delfinem jutro musiałbyś się zmierzyć z 85-letnim mastersem z Ukrainy, z Lwowa, który będzie płynął 200 metrów delfinem. Trudno w to uwierzyć, ale wierzcie, dlatego że ja to ten sam masters płynął rok temu 200 delfinem, zebrał gromkie brawa od zgromadzonej licznie publiczności. Tak naprawdę powiem wam szczerze, że Jacek Nowakowski, który stał obok, miał zaciśnięte gardło i łzy w oczach, jak widział pana 85-letniego, który zmierza do mety w całkiem świetnym stylu, niezłą techniką, bardzo dobrą techniką. Naprawdę emocje były niesamowite, także przyjdźcie jutro na trybuny i zobaczcie o godzinie 11, trochę wcześniej, 10:30, jak można w wieku 85 lat pokonywać dystans 200 metrów delfinem. Umiesz, Hubert, pływać delfinem? Ja w ogóle na początek to chciałbym delfina tak na żywo zobaczyć, wiesz? A Hubert, dopiero później się z delfinem. A dopiero powiem, czy Hubert potrafię pływać delfinem. Jestem przekonany. Wiesz, delfinem? Mogę spróbować. Ale chciałem naszym widzom powiedzieć jedną rzecz ważną, żebyście nie zapominali na zawody zabierać ze sobą snaki, bo mi już tak energia spadła, że już ledwo mamy ostrość biożelki, łapie na Andrzeju. Mamy biożelki. No, ja mam taki napój tam specjalnie przywieziony. Ale o tym napoju z Kaszu. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie pozwala nam mówić nawet w internecie, chociaż są to małe ilości. Jednak no, nie możemy tutaj młodej publiczności deprawować od razu tak na początku ich pływackiej kariery. Pokażcie jeszcze medale. Słuchajcie, bardzo proszę. Warsaw Masters Film Forever. Bardzo proszę. Naprawdę gratulacje dla organizatorów i życzymy, żeby jutro było jeszcze lepiej. Tak, takie medale. Niedziela zapowiada się mokro. Tak, takie medale pamiątkowe otrzymał każdy uczestnik. Nie mamy tutaj medali, które były wręczane na podium, trochę inne medale za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca. Te medale wyprodukowała nam firma Modern Forms. www.modernforms.pl, to jest ich logo, bardzo dziękujemy. Przyczyniła się do tego, że mogliśmy wyposażyć wszystkich mastersów w te medale. Chciałem jeszcze powiedzieć, że nasz stały wielki sponsor, firma Beko i jej prezes Maciek Mienik wspomógł również organizację oczywiście naszej imprezy. Firma Finis, której Marcinowi Łoginowi, firmie Finis oraz Marcinowi Dukale, który przekazał słodycze Jelly Beansy, firma BBB. Co roku na imprezie te firmy wspomagają nasze imprezy. No nie chciałbym tutaj pominąć pozostałych firm, ale jestem bardzo zmęczony od rana, od wczoraj tak naprawdę organizujemy te zawody, a może nawet od środy, a może pół roku tak naprawdę przygotowywaliśmy się do tej imprezy. Właściwie dzień po zawodach jest początkiem kolejnych przygotowań. Taka jest prawda. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję jako realizator tego wydarzenia. Pokażę jeszcze może wam stół. Nasi operatorzy jeszcze szaleją na dole, żeby pokazać ostatnie minuty dzisiejszych zmagań. My powoli kończymy nasze dzisiejsze zmagania podcastowe. Był to nasz debiut na tak wielkiej imprezie i muszę wam powiedzieć, że po tej imprezie nawet zawody Ironman w Kona to jest tylko bułka z masłem. Dziękujemy wam, że byliście, że oglądaliście, że udostępniliście, wspieracie nasze wsparcie dla fundacji, które i przedstawicieli, których dzisiaj gościliśmy. Non-Iron, DKMS. Tak jest. I nie myślcie, kochani, że bycie po drugiej stronie, tak jak Andrzejowi się na całe szczęście udaje być już po tej stronie organizatora i wybitnego trenera, jest łatwiejsze od bycia czołowym zawodnikiem, bo to jest nie do porównania. Każdemu życzę, żeby udało mu się być po dwóch stronach tego sportowego, wspaniałego świata. Komentujcie naszą relację live. Tak jak Daniel powiedział, to jest nasz debiut. Ja jestem zachwycony. Ja uważałem, że się nie uda. To znaczy nie uda się organizacyjnie tego ogarnąć. Ja widzę tutaj, patrzę na monitor Daniela, 6 kamer zrealizowało. Tak naprawdę jeden realizator obsługiwał te 6 kamer, tą produkcję całą. Ja jestem zachwycony, ale wy ocencie krytycznie może tą naszą relację. Tą naszą relację, to znaczy powiedzcie, co się w niej nie podobało, co byście chcieli zobaczyć innego, co byście chcieli poprawić. Po prostu oceniajcie nas, komentujcie. Bardzo was o to prosimy, nam to pomoże na przyszłość.
Dziękujemy jeszcze raz. Pokażemy Wam ostatnie przebitki z ostatnich minut właściwie dzisiejszego dnia zawodów. Bądźcie jutro, wpadnijcie tutaj na Warszawiankę, aby dopingować i kibicować i zostawić swój genetyczny ślad, aby pomóc ludziom potrzebującym szpiku. Dziękujemy, do zobaczenia. Było naprawdę bosko. Dziękuję bardzo. Dzięki. Brawo Run Forest, brawo Warsaw Masters. I brawo Wodny Park Warszawianka. Tak jest, tak jest. Tak jest. I brawo oczywiście kolega Kondraciuk. Daniel! O, kawał roboty. Wiele lat. Może pięć lat w branży, tysiące melanży. Zamek Ujazdowski, ale... Człowiek się nauczył, słuchajcie. No. Pokonuje schody trudniejsze. Ty tak dziękuję, że trzeba teraz posprzątać. No, kto to spakuje? To możecie? A